również włodarzem Federacji The World. Co mógłbyś mi powiedzieć o twojej gali? I dlaczego jest lepsza od Gromdy? Dlaczego jest lepsza od Gromdy? Po pierwsze, właściciel jest zwykłym gburem, który nie wypłaca zawodnikom pieniędzy. Okay. Jest zwykłą złotówą, bez honoru, bez żadnych zasad. Zawodników nie puszcza do innych federacji. Tak jakby, kurwa, ubezwłasnowolnia ich. U mnie tego nie ma. Ja puszczam zawodników wszędzie, daję im walczyć, daję im zarabiać. Nie jestem osobą taką jak on, która trzyma zawodników na siłę kontraktowo, straszy wysokimi karami finansowymi. Czym się różni? Tym się różni, że my szanujemy zawodników. Coś się dzieje, jakaś potrzebna jest operacja. Ja sam jadę, sam załatwiam operację, sam załatwiam lekarzy. Nie szczypię się, wolę nie zarobić, wolę dołożyć, ale żeby zawodnik czuł się swobodnie, żeby czuł się zdrowy, żeby się czuł jak w rodzinie, a nie po prostu jak jakaś, kurwa, maszyna do zarabiania pieniędzy. I tym się różni. I tym się też różni, że u nas wszystkie walki się odbywają, a nie tak, że finalista dochodzi praktycznie do finału bez walk. No, krótko i na temat. Króciutko w takim razie, więc spokojnie możemy sobie też do tego przejść. Co ogólnie myślisz o Federacji Prime, no i o samym Don Cassio? Co myślę o Federacji Prime? Wiesz, ja jestem osobą, która się nie wypowiada negatywnie na inne federacje. Jeśli szef wobec mnie zachowuje się fair, także tam nie chciałbym się wypowiadać, spoko, życzę im jak najlepiej, niech zarabiają pieniądze, niech im się wiedzie. Jakie tam był drugi człon pytania? No i o Dona Cassio, czyli włodarza, teoretycznie włodarza. Medialnego włodarza. Tak jakby takiego supa. Jest supem, nie jest żadnym szefem. Co mogę o nim powiedzieć? Myśli, że jest mocny, nie jest wcale mocny. Mocny jest może w dużych rękawicach, osiemnastkach, czy tam może w dwudziestkach, nie wiem w jakich on się tam bije. Moim zdaniem po prostu jest słaby. Ciosu nie potrafi na pewno przyjąć, jak ja miałbym się z nim bić, tylko i wyłącznie w małych piąstówkach, bo ja nie lubię biegać i tak dalej, w małej klatce, żeby mi nie spierdalał, pewnie by spierdalał, ale jak myślę, byśmy się mieli bić w takiej na przykład klatce rzymskiej, jaka jest u was, to myślę, że to maksymalnie 20 sekund by potrwało. Żaden zawodnik. Czyli jesteś przekonany, że gdyby nie miał możliwości gdzieś tam, ale on i tak jest półdystansowcem. No to jeszcze lepiej dla mnie. Że ja on lubi walczyć on, tak jak ty, czyli blisko, wchodzić i ten, nie? Nie, tutaj by się akurat sparzył. Tu by się sparzył. I to konkretnie, no. Czyli można taki statementik. Tak, jak ja słyszę, że on znokautuje Szpilkę, to jestem w ciężkim szoku. Albo gada, że ja się nie, albo że ja wyszedłem do walki jakby jakiś zwykły chłop, też wyszedł przez siłowni, bez techniki i tak dalej. No, o walce też mamy sporo kontrowersji jest wokół, wiek o tym też za chwilę porozmawiamy. Ogólnie, jakie masz relacje z Lexi Chaplin? Na dzień dzisiejszy nie mam żadnych. Może też przez to, że jestem taką osobą wstydliwą troszeczkę na żywo. Okay. I nie zagadałem, nie zaprosiłem nigdzie jej. I tak to się skończyło, że nie mamy kontaktu. A nie będę odzywał się na Instagramie, bo ma ponad 2 miliony obserwujących, to pewnie nawet by mnie nie zobaczyła w tym spamie swoim. Nie, no ja nie wiem w ogóle, czy ona cię kiedyś na swojej storce nie oznaczyła nawet. Coś tam było, że mnie oznaczyła, tak. A z racji tego, że oznaczyła, no to w takim razie wpadłeś w jej DM-y. No to może napiszę, zobaczymy. Jest opcja na to, że... A inaczej, jak byś to widział? Bo to ja teraz... Te pytania mogą być, wiesz, takie kidosowe, ale mnóstwo, wiesz, takich fanek od Lexi widziało, jak wiesz, wręczałeś jej kwiatek i tak dalej. Dziewczynki, te młodsze, one to lubią. Dla nich to jest też jakaś historia miłosna, to jest romantyczne. No to był taki bardzo duży ship. No, wiesz, mocny ship. Ludzie to. Lexi się bardzo różni od tych wszystkich kobiet, co walczą we Freaka, co ogólnie różni się na tle wszystkich różnych dziewczyn, bo to jest dobra dziewczyna, nie jest patologią, potrafi się dobrze wysłowić, wiesz, jest grzeczna, kulturalna, wiesz, to jest taka, wiesz, przyszłościowa żona, taka z krwi i kości, nie wiesz. Okej. Okay. Taką żonę to akurat bym chciał mieć w przyszłości, nie? A żeby trafić na taką kobietę dzisiaj, to jest ciężko. Rozumiem, że masz córkę, a jak z kobietą właśnie, może tak? Aktualnie jesteś wolny. Tak, aktualnie jestem wolny, ale mamy bardzo dobry kontakt. Aha, czyli masz... względu na córeczkę. Super. A w takim razie możemy uderzyć w takie pytanko. Skoro Lexi Chaplin, innego pytanka. No właśnie, jak wygląda twoje podejście do Alana Kwiecińskiego w tym momencie? No i o co chodziło z tą akcją, z tą wpłatą? Bo rozumiem, czy on się już wywiązał z tego? Czy... Tak, wywiązał się. Niestety trzeba było poruszyć internet. Sam z siebie nie chciał tego zrobić, ale zrobił. Także fajnie, szacunek za to. Szkoda, że nie sam od siebie, ale że trzeba było go wielokrotnie internetowo publicznie namawiać.
No ale w końcu wpłacił, także nie ma się co go czepiać. Okej. Okay. Jeśli chodzi o wpłat. Okay. No i ostatnio był taki moment, że chociażby biorąc pod uwagę ten roztańczony, że widziałem cię, jak siedziałeś bardzo niedaleko tak, jego, tak. Nie? Pierw było sztywno, ale później tak na niego patrzę, on tak się do mnie uśmiecha, mówię, kurczę, żal mi się go po prostu robi, nie? Wiesz, wiecznie przegrywa, wiecznie dostawia te serducho w klatce. Wiesz, on ogólnie myśli, że ma tą ksywę te wielkie serducha, jak tam po angielsku się tam nie wiem. Ale on myśli, że bez kitu on zostawia te serducho w klatce, a to po prostu taksywa jest, bo się ludzie z niego śmieją. Ale on naprawdę myśli, że ma to wielkie serducho, ale no, dobrze, niech no, tak myśli. To właśnie, czy jesteś w stanie jeszcze skomentować jego ksywę Braveheart? Nie, no to nie pasuje do niego kompletnie, nie? Okay. Jaki nadałbyś mu pseudonim? Jaki? Kurczę, musimy pomyśleć. Patrzysz na Alanika i co myślisz? Nie wiem, taki tak kurczę, maskotka. Maskotka. Taka maskotka. Ale maskotka Kwieciński. Słuchaj, taki grzeszny, taki potulny chłopaczek, wiesz. Chodź, przyjdź się, przytul, Alanik. Mnóstwo ludzi na czacie zauważył Lexi, bo ja jestem na streamie teraz, Bogzem z tej strony. Cześć, ale jeszcze cię nie słychać, nie? W sensie jest mega lajtowe pytanie, bo jest akurat prowadzę z Denisem Załęckim transmisję, no i został poruszony twój temat i czy mógłbym zrobić tak, żeby się ciebie o coś zapytać na streamie, o, może w ten sposób. Nie, to nie, dobra, no to ja już odpalam jakby głośnik, że jest okej. Okay. No i tak, Denis, mamy na linii Lexi Chaplin. Cześć. Cześć, Denis. Zaprosił w moim imieniu, tutaj się stresuje. Okej, Denis mówi, że on się bardzo stresuje, ale chciałby cię zaprosić na swoją galę w Warszawie. O, a Denis chce, żeby przyszła ciebie, bo ty kurde ja, tam... Ja chcę... Denis mówi, że on by bardzo chciał. I generalnie bardzo pozytywnie się o tobie wypowiadał. Mediator. Może Denis, ja bym ci dał telefon, co? Kurwa, ziomy. Tylko zrób tak, żeby na kamery nie pokazywać, nie? Cześć. Co tam? Co słychać? Żeby... Tak, do siebie. Do siebie, telefon. Kurwa, stresuję się strasznie, aż mi ręka chodzi, no. A ja mówiłam właśnie, że ty jesteś taki shy boy za kulisami, w środku sercu się tak wydaje. Dokładnie, w środku dobry chłopak. No, tak. Powiedz mi, co robisz w sobotę? W tą sobotę, no bo organizuję galę i chciałem cię zaprosić. O, w Warszawie, tak? Tak, w Warszawie, tak. Tak, ale zmieniliśmy na piąstkówki, żeby nie było tak dużo krwi. Okej, dobra. Nie, no to myślę, że mogę spać, bo nic nie robię. Super, bardzo się cieszę, to się zobaczymy. Dobra, dzięki. Dobra. To co, oddaję ci telefon i jesteśmy w kontakcie. Dobra. Ja się zestresowałem, normalnie tak dziecko, kurwa, jakieś. Dobrze. No to dziękuję. O, dobra, Lexi już się wyłączyła. O, super. Kurwa. No jest, przyjęte. Ej, będziesz mieć no, mocną gwiazdę w sumie też fajnie, u siebie teraz. Fajnie. Fajna dziewczyna, już po głosie widać jak śpiesz. Fajnie zareagowała. Ale nazwała cię shy boyem. Tak. Wiesz co to znaczy? Wiem co to znaczy. Okay. Nieśmiały Denis. Ale no, nie ma co ukrywać, jeżeli chodzi o kobiety, jesteś nieśmiały. Jestem nieśmiały. Powiem ci tak, jeszcze zależy do jakich kobiet, nie? Okej. Okay. No, czyli, ale tutaj do Lexi akurat jestem bardzo nieśmiały. Czyli rozumiem, że im większa nieśmiałość, tym większa jakby, z tym większym szacunkiem traktujesz tak, tą tak, dokładnie, kobietę. Dokładnie, więc dokładnie, można powiedzieć, że Lexi jest w jakiś sposób dla ciebie ważna. Może. Jesteś zainteresowany jej osobą. Może tak, może nie. Dobrze, nie fajna, będziemy, fajna, nie fajna kobieta. Tutaj mielić w tematach miłosnych. Aczkolwiek no, dla wszystkich widzów Lexi i dla widowni Denisa można powiedzieć, że nastąpiło tutaj jakieś takie no, mała koneksja. No i Denis spotka się rzeczywiście z Lexi w sobotę na Gali The World, na którą serdecznie zapraszamy. Zdasz mi jeszcze Denisa szybko? Tak. Ja już podejrzewam, że pewnie masz jakieś zajęcie. Ale mieć cię na głośniku czy wyłączyć? Ważne, żeby tak trzymać, tak do siebie. O. Ale słuchaj, ja zapomniałam, że ja w sobotę moja kuzynka ma urodziny. Spoko. Słuchaj, ale masz pay-per-view? Mam. Okej, okay, no to... A w piątek jesteś wolna? Bo jest w piątek ważenie, to na ważenie cię mogę zaprosić, jak masz chwilę. W piątek ważenie, kurde, ale ja nie wiem, a kto tam waży?
czy ktoś, kogo ja może skojarzę? Nie, ale ja będę. To jest najważniejsze. Kurde, no nie wiem, zobaczę, zobaczę. Przemyśl i daj znać. Dobra, dzięki, ale za zaproszenie bardzo. Nie ma za co. A i Lexi, jeszcze jedna rzecz ważna. Oddaję. No. Zobacz, w sensie, czy jesteś w stanie napisać DM-a właśnie do Denisa, bo on nie wie, czy ty go masz w akceptowanych DM-ach. Okej, zaraz sprawdzę, dobra. Dobrze. Najwyżej emotkę mu wyślij. Okej, okay, dobra. Okay. Trzymaj się, Lexi, pozdro. Pa. Przejdźmy teraz właśnie do Soroko, bo to jest też gdzieś tam temat związany. No Soroko walczył na The War, Prime go zabrało. Co jesteś w stanie, co możesz powiedzieć o Soroko i co możesz powiedzieć o tej sytuacji, no i czy cię to wkurwiło? No bo to był twój zawodnik. Zabłysnął tak naprawdę i rozpromował też tak, The War. Soroko się bardzo, bardzo mocno medialnie wybił, naprawdę bardzo mocno. Miał złych ludzi przy sobie, którzy go, tak z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że go wykorzystywali bardzo, chcieli na nim dużo sobie zarobić. No i gość popadł, dużo pił, dużo menażował i no, odjebało mu trochę. W Prime miał pierwszą walkę, czy gdzie? Już nie pamiętam. W Prime. Później chyba nie wyszedł. Tam się chyba miał walczyć ze Stiflerem, nie wyszedł. Tak. Ja sobie też tam robiłem beczkę, że go tam w bagażniku wiozę i on coś tam krzyczy, bo ludzie mówili, że właśnie ja byłem główną przyczyną, że Soroko nie zawalczył na Prime 1, bo wcześniej o tym pisałem na Twitterze, bo miałem już informację, że niby gdzieś pojechał, że coś uciekł i tak dalej. No a prawda, no i taka była prawda, on gdzieś pojechał, później... po prostu porył się chyba walką czy coś, i wiesz, nie wytrzymał. Miał złych ludzi przy sobie, co go źle kierowali go, nie, wiesz, nagle był, wyszedł chłopak po 10 latach z więzienia, tu się wybił, nagle wiesz, gówno burza, tu każdy go chciał. No i co, no tak wyszło, że co, no tak naprawdę już nie jest taką osobą rozchwytywaną, jakby był, gdyby wiesz, się słuchał innych takich, wiesz, no po drugiej walce ludzi, tak naprawdę, no to bardzo ucichło. No, po The War był gwiazdą, no był wszędzie, nie, po prostu, no teraz tak naprawdę... Wywiad z Kaniowskim latał wszędzie, tak, dosłownie. I no zobacz, to... i takie The War jak potrafią wybić, nie, taką osobę, nie, ale no, szans nie korzystał, nie. Zobacz, że nawet u Kaniowskiego, u gościa, który jest... najbardziej popularnym jakby wywiadowcą. Dziennikarzem. No, ale ja mówię na tą branżę, ja w ogóle ten, rozkminiłem sobie to trochę inaczej, bo ja na to mówię, na tych wszystkich, wiesz, tam jest najlepsza polska dziennikarka, czyli te wszystkie media, które są w Mediarumie, dla mnie to są wywiadowcy, czyli po prostu nowy jakby twór, tak zwane przechodzenie zawodników w kolejce i oni mielą jak maszynka do mięsa content, i wrzucają. To nie jest, wiesz, nic z dziennikarstwem nie ma wspólnego i Mateusz Kaniowski to jest moim zdaniem jedna z nielicznych osób, która jest dziennikarzem wśród tych wywiadowców. To kto jest dziennikarzem jeszcze według ciebie? No Rogoziński na przykład jest Mściwój. Jeszcze okej. Mściwój. No to są, to jest taka trójca dla mnie ten. No jest jeszcze ten Tomek z Fight Sportu. No właśnie chciałem się spytać. Ale kurwa, no może zapytam się ciebie, co tam wyszło z tym Fight Sportem? Fajne przejście. Jego żona tak nie bardzo nieelegancko się zachowała. Z tego względu, że... Sorry, trochę przeziębiony, kurwa, od tygodnia jestem. No, to jest słodko, to jest naprawdę niewłodno, no. No i nieelegancko się zachowała z tego względu, że wiesz, jak przychodzisz na wywiady, to jest ich z 10, 12, 15, już nawet nie zliczysz, bo już nawet takie małe firmy przychodzą i mi jest po prostu głupio odmówić wywiadów, jak na przykład idzie sobie Artur, czy obojętnie jaka jest znana też osoba i mówi, robię z tym i spierdalam, nie? Ja taki jestem, że mi proszą, a mi jest kurwa głupio odmówić tego wywiadu, więc staram się być... elegancki i zrobić sobie dla każdego po trochu, nie? Wiadomo. I każdemu mówię, weź zrób po 6-7 minut i koniec, bo chcę zrobić z innym. A tu się okazuje, że każdy wywiad ma po 15, po 20 minut czasem się okazuje, nie? Ale mniejsza w to. Mówiłem tej babeczce, że z tym z fansportu, tak. Mówiłem, że teraz robię z tym, z Rogoziński, później z tym, że za mnie zrobię, powiedzmy, któryś tam w kolejce, nie? Ona nagle mówi, tam po pół godziny, nie? Jak tam zrobiłem, trzeci wywiad robiłem chyba, już nie pamiętam, czy z Haniosem, czy z kimś, mówi, nie, ale... Ile jeszcze będę czekał? Już tu godzina ciebie czekam. Mówię, pani poczeka tyle, ile będzie trzeba, to ci jest kolejka, tak? Nie będę tyle czekał, już nie, idziemy Tomek, wiesz. Nagle do mnie spruta zajebała, nie? Okay. Było takie trochę nieeleganckie, wiesz, kim ona jest, że wiesz, no wiadomo, jest kobietą, jest starszą kobietą, którą trzeba szanować, ale wiesz, no jest kolejka, jest osobą zasadową, jak komuś powiem, że jesteś trzeci, no to jesteś trzeci, tak? Tak. Wiesz, no tak trochę niefajnie, że wiesz, na mnie z mordą kurowie. Dlatego tak o tym mówię, bo teraz sobie, wiesz, już są wspaniałe wywiady, tam też jest, wiesz, widać, że jest mielony content, tak, bo tak. Dziewczyny sobie biorą, wiesz, w ogóle Weronika to jest już w ogóle wybita na tym, też zajebiście tam Wardęga pokierował tym, ale jest mnóstwo takich
ja już tam, jak ja już wchodzę na ten media room, ty pewnie też tak masz, że wchodzisz na ten media room i kurwa jest, no nie wiem, 20 razy musisz o tym samym pierdolić. Nie, to jest męczące. To ja jest mega, tak powiem, że chyba po 3-4 będę robił maksymalnie, bo to jest naprawdę męczące. Tak, możliwe tak, jest strasznie, tak. Nie? To jest coś... I bardzo was proszę tam, chłopaki, żebyście nie gadali, bo tu słychać wszystko, nie? Wiem. No, tenis? Co myślał Piotrze Szylidze? Spoko, zarazem dziwny trochę gość. Spoko, bo normalnie się z nim gada. No, normalnie tam jak mi się nagrywa głosówki, spoko, wszystko w porządku, fajnie, dobrze mi życzy. Z drugiej strony, wiesz, mówi, że jest chłopakiem z ulicy i tak dalej. Ale kurwa nie rozumiem takich zachowań, typu wiesz, ubiera strój prokuratury, na przykład wiesz, dla nas w tym świecie to już jest takie trochę dojebane, wiesz, fajnie, powiedzmy z waszego otoczenia jest to fajne, żartobliwe, ale on cały czas podkreślając to, że jest z mojego otoczenia, z naszego, z naszych kolegów, a robiąc takie coś, no to już jest takie trochę słabe, nie? Okej, okay, czyli... No, taki wiesz, no, taki trochę pajac internetowy, ale wiesz, ale nie mówię, że go nie lubię, nie? Okay. Zachowuje się, nie jest pajac, ale zachowuje się jak pajac internetowy. Też wprowadza jakiś tam fajny zarys swojej osoby do fejmu i tak dalej, robi dobrą robotę. Jest tam w miarę spoko zawodnikiem, jeśli chodzi o friki. No i też jest klikalny, nie? Też tam robi show, także... Taki zwykły, normalny gość. Tak, jakoś tak go mogę opisać. Tutaj mnóstwo ludzi... Jesteś z Torunia. Tak. Czy znasz Daniela Magikala i co o nim myślisz? Znam? Nie, no to jest patologia, nie? Okay. To jest typowa patologia, więcej co to gadać. No. Pajac, idiota, debil, kurwa, no nie wiem. A czy jesteś w stanie opowiedzieć na przykład jakieś historie stare właśnie z Torunia, które w momencie tego jego największego piku popularności latały po mieście, że nie wiem, że ta urzędnicza 2 i tak dalej, to przecież jest jedna z najbardziej, to jest najbardziej memiczna ulica w świecie polskiego internetu. Tak, ale tam... Toruńska urzędnicza. No a tam, kurczę, jest taka patologia, że wiesz, że... Menele, kurwa, ćpuny, że nawet na takich nie patrzysz. Patrzysz i ci się, że naprawdę żygać chce na tych ludzi, nie? Okay. Są wyobleśne typy, które siedzą po 10 dni na melanżu, kurwa, się nawet nie kąpią, nie przebierają. Nie widzisz tych ludzi, przechodzisz ich, nie widzisz po prostu, nie? No wiem o co. A jak oni, wiesz, mnie widzą, to z daleka przechodzą, kurwa, żeby mnie tego nie zobaczyć, nie? No tutaj jeszcze ludzie piszą o Szkolnej 17, czyli o legendarnym właśnie Kononowiczu i Majorze Suchodolskim. Byliśmy w Białymstoku. Chcieliśmy zrobić zdjęcie, ale nie miałem 50 zł, żeby do kamery pokazać. Nie udało się, że tak powiem, ale serdecznie właśnie też chłopaków. Pozdrawiamy. A jak skomentujesz jeszcze komentarze odnośnie niektórych właśnie fanów, że rzekomo prowadziłeś auto, mając tą kontuzję i że niby kontuzja więzadła nie pozwoliłaby ci na to, żeby... To jest wykluczenie nogi kompletne po prostu i że nie mógłbyś prowadzić auta. Tak. Ale z drugiej strony... Więzadło mi teraz na walce więzadło nie jebło, wiesz? Mi teraz pogorszyłem sobie kontuzję, mi nie rzepka, tylko... Co tu jest obok jeszcze? Wiesz na pewno. Nie jesteśmy doedukowani. Kurwa, poczekałem na konsentyka. Przypomnę sobie, to ci powiem. Coś innego mi ta jebło. Zadło krzyżowe, rzepkę i nie wiem. Coś tam mi zapomniałem. Robiłem rezonans. Kolano, czekaj, wejdźmy na po prostu Wikipedię i zobaczmy. No łękotka, łękotka. Coś mi z łękotką poszło. No i to, taki był ból na walce, jakbyś po prostu wziął młotek, śrubę i byś mi wypierdolił, nie? No i po prostu z bólu się położyłem, nie? Bo nie mogę straciłem stabilizację na nodze. Mówię, kurwa, stabilizacji nie czuję, mówię, zaraz mi tą noga wypierdoli w powietrze, w ogóle mi się stanie pół, nie? To się położyłem, żeby na niej nie stawać, nie? A przecież nie będę stał na jednej nodze, przecież walcząc z nim, nie? A teraz jak z nogą? Nie, jest coraz lepiej, ale muszę robić osocze. Prawdopodobnie operacji nie będę musiał mieć. Jeszcze niech mi tylko potwierdzi jeden z lepszych lekarzy w Warszawie, niech mi jeszcze potwierdzi, że nie muszę mieć operacji, więc kończy się, że na parę zabiegów pójdę zrobić sobie. Jak to się nazywa? Co mówiłem? Osocze. I będę musiał 2 tygodnie albo 3 tam chodzić w stabilizatorze. Także no, nie. Wilki. No. Nie ma co ukrywać, nawet nie będę pokazywał widzom, bo byśmy spędzili teraz na 15 minut na pokazywaniu materiału, co się tam wobec was działo, że jeden powiedział to, potem odpowiedzieliście sobie. No ale teraz, jeżeli dobrze to oceniam, to między wami nie jest pozytywnie, nie? No nie jest pozytywnie. Może nie jest tak, że się nie lubimy, bo pewnie się tam w jakiś sposób ala lubimy, ala, podkreślę, ale... Albo szanujecie może, nie? O, szanujemy się, ale jest dziwnie między nami, nie? Kto ma rację w tym całym sporze? Ja mam rację. W ogóle bez podjazdu to jest Artur Szpilka.
Powiem ci tak, jak mam być szczery i obiektywny. Ja będąc w takiej formie jak z Kubiszynem, byłem w miarę spoko, w takiej na 30% moich możliwości, naprawdę moich możliwości. Tak kopiąc jak ja, a on jest zwykłym typowym bokserem, powiem ci tak, po pierwszej rundzie już by nie on by już sam nie wyszedł do drugiej. Skopałby mu tak nogi po prostu, wiesz, jak z boksera skopiesz low kickami na łydkę czy na udo w tą stronę, on by nie ogarnął życia. On by nie ogarnął życia, do drugiej rundy by nie wyszedł. A że mi jebła noga, no to plan był taki, tlenu miałem na maksymalnie 3, może 3,5, może tą całą rundę bym przewalczył. A to nie jest tak, że 45 sekund minął, czy minuta niecała i ja się zmęczyłem, już nie miałem tlenu. Ja się w ogóle nie zmęczyłem w tej minucie, nic. Dopiero wiesz, kiedy się zmęczyłem? Kiedy już usiadłem, zacząłem kurwować, kurwa moja noga, kurwa bym go rozjebał. Wtedy się dopiero zmęczyłem, bo wtedy zacząłem, wiesz, ja się dopiero męczę w przerwach między rundami. Ja bijąc się, ja się kurwa nie męczę, nie myślę o zmęczeniu w ogóle. Ale wychodząc z kładu narożnika, odpoczywając, dopiero wtedy schodzi adrenalina, jest to zmęczenie. Ale takie gadki, że on już widział, on już mnie celuje, on nic nie atakował, jest cały czas, że atakuje, pach, 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 próbuje doły, ale niczym mnie nie trafił. Ja te wszystkie jego ciosy widziałem, to były takie wolne ciosy, ja naprawdę mam oczko, ja widzę wszystko, mi jest ciężko trafić, jestem ciężki zawodnikiem do bicia się, a po prostu brakowało mi tych centymetrów, żeby go trafić, bo nie mogłem dostawić tej jebanej lewej nogi przez tę nogę, bo czułem tak niestabilizację. Jak start był walki, poczułem, tak, wpadłem w niego, dostał bombę i pamiętam, że tym go nie, prawym go nie trafiłem, lewym go nie trafiłem i prawym straciłem stabilizację na tej lewej nodze tam rozjebaną. Straciłem stabilizację, ale musnąłem go prawym sierpem i jest nagranie, jak odlatuje 2-3 metry do tyłu i normalnie widziałem w jego oczach, że normalnie białka mu wypierdalają, nie? Okay. I widziałem, że on już jest wtedy mój, nie? Widziałem jego strach w oczach, widziałem już opuszczane ręce, ale uniki, i to nie były uniki, że on to wszystko czuł, on to po prostu robił, że on już czekał na cios, on już wiedział, że on zaraz padnie, nie? Po prostu uratowała go tylko i wyłącznie moja kontuzja. Także jakby nie było kontuzji, wiem, żeby do drugiej rundy on nie wyszedł, bo bym mu zmasakrował nogi, ale gdyby nie moja kontuzja, wiem, żebym go w tej pierwszej rundzie, w tych pierwszych 2-3-4 minutach usadził. Jestem tego pewny na 100%. Czy uważasz, że Artur Szpilka jest na tyle już obitym bokserem, że właśnie nie ma już tego flow, co z dawnych lat i to też działało na twoją korzyść? Powiem ci tak, na pewno to działało na moją korzyść, chociaż wiesz, ja też wiem, że ja nie biję lekko, a to są jeszcze piąstkówki, więc on tą pierwszą bombę na pewno poczuł i później go tą właśnie drugą bombę poczuł na szczenie, to mu się naprawdę odechciało. No ja widziałem to, powiem, że po prostu mu się odechciało. Wiadomo, teraz będzie gadał, że ja gadam farmazony, że tak nie było i tak dalej, no ale ja, wiesz, walcząc z kimś, widzisz jakie robi miny i tak dalej. Wiesz, no, wiesz, zawodowy bokser, a w tej wymianie nie trafił mnie on ani razu. Nie trafił mi ani razu, a boksował, on wyprowadził z 8-9. Dużo też profesjonalnych trenerów wypowiadało się na temat tej walki, że rzekomo taka była strategia Szpili, żeby ten parowóz Denisa Zaleńskiego omijać te uderzenia i gdzieś się odsuwać, to prawda. Wykończyć ci tlen i żeby później dopiero zaatakować. To prawda, tylko zauważ, że on nie omijał tego, on na początku to spierdalał do tyłu, ale on zatrzymał się przy klatce. On zatrzymał się na siatce, on robił uniki na siatce, ale jakby on chciał mnie przetrzymać, to on by mi spierdala po klatę, żebym się zmęczył. Tak się gra na czas, tak się ucieka, jak to robił Kubiszyn. Kubiszyn to robił bardzo inteligentnie, ale Artur nie, Artur chciał się bić. On by nie uciekał, chciał się bić, ale i w tej wymianie by poległ. Gdyby nie noga, jestem tego święcie przekonany. Na 100% dałbym sobie rękę urwać, żebym go znokotował ciężko. Czyli rozumiem, że na HL-u jest opcja na rewanż z Arturem, czy jednak powiem ci tak, ja nie będę, wiem, że on mówił, że będzie się bił tylko i wyłącznie na High League'u, jeśli miałaby to być sportowa walka, mówi, że w innej federacji się nie będzie nigdzie bił, na teraz ma dość, mówi, że i tak, że jedyna federacja to i tak zrobi to dla High League'a, bo mu tam było w miarę dobrze, ja nie będę ubiegał o ten rewanż, bo ja tutaj wiem, że ja wchodzę i wygrywam, to jest dla mnie pewniak, więc ja o rewanż to będę się ubiegał o Kubiszyna, bo wiem, że ja chcę wyjść i pokazać prawdziwego siebie i chcę go po prostu zdeklasować. Może nie zdeklasować, bo to nie będzie pełna dominacja, taka jak wszyscy myślą, co ja mówię, ale po prostu wygram. No, wiesz. O Artura jeszcze zapytam. Dużo osób go nie lubi, a ja tam lubię go. Tak a co sądzisz o jego jakby sytuacji z Jackiem Murańskim? Co by było, gdyby Jacek właśnie domniemywał tutaj. Inaczej, co sądzisz o tym, o tej sytuacji, gdzie Jacek gadał tam o tym, tej kwanie i tak dalej? Na pewno jesteś na bieżąco. Tak, jestem na bieżąco, a może jakąś sytuację byś przytoczył? No konkretnie? Tutaj chodziło o to, że Jacek brał materiał na Nitro, jakoby Nitro nie był ojcem
Nichosia. No i wiadomo, że to jest tutaj głupie teorie po prostu gdzieś tam. Nie ma co tego w ogóle poruszać. Nie ma co tego poruszać, aczkolwiek no ty też masz córkę, nie? I chciałem się zapytać czy, jako rodzica, nie? Pomyśl tak, pomyślimy w ten sposób. Wypowiadając się na ich temat nie będę, ale jeśli ktoś mi by zarzucił, obojętnie kto to był, że nie jest to moja córka albo ktoś, to by to się kurwa tak skończyło, że on by nigdy więcej już nie wystąpił na żadnej kurwa gali. No nie, no tematy dzieci to w ogóle, tematy dzieci, tematy kobiet, tematy rodzinne, rodziny. Kurwa jak z daleka, panowie nie róbcie kurwa, wiesz, nie róbcie sobie zasięgu przez ubliżanie dzieciom czy coś, tak, nie tak, mówię tutaj o sytuacji z Jacka czy z tym, nie moja sprawa, się w to nie wpierdalam, tylko mówię ogólnie, ogólnościowo, nie, że obrażajmy siebie, a nie kurwa bliskich osób, nie, trzeba mieć jakieś tam kurwa zasady, nie, a nie kurwa uderzać do tych, do rodzin i bliskich. Ja nie wiem, czy dzisiaj gadaliśmy o Amadim Ferrarim, ale co myślisz o tym ciosie podczas wywiadu i o tym, co się działo podczas jego konferencji, że tam jakieś koszulki z 60 były i tak dalej. Tak, jeśli ktoś obraził jego rodzinę, jeśli tak było naprawdę, to ja bym to zrobił tak samo, albo ja najchętniej zrobiłem to poza kamerami, no bo to jak ktoś obraża swoją rodzinę, no to jest cios poniżej pasa. A jak Ferrari cały czas twierdzi, że obrażał jego rodzinę i tak dalej, uderzył go, widział co robi i teraz go przepraszał publicznie, to dla mnie to jest mięczak, nie? No kurwa, robisz coś i za to przepraszasz, potem gości obraża rodzinę i go przepraszasz, no dla mnie to jest słabe. Ja wiem co robię, ja za nic na przykład takiego człowieka bym nie przepraszał, nie? Mhm. No, jeśli ktoś ci bluzga mamy albo coś, no to kurwa idziesz i walisz go w ryj, nie? Czy to kamery, czy nie, czy z partyzanta, czy nie, tyle. O wielkim bój już było.